Debata dnia. Dobry wieczór Państwu, Magdalena Złotnicka. Najważniejsze wydarzenia dnia będziemy podsumowywać z publicystami, a są z nami Piotr Grzybowski, Tygodnik Niedziela. Witam Pana bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko Pani. Oraz Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Również Pana bardzo serdecznie witam. Dobry wieczór Państwu. Panowie, mamy kompromis w sprawie budżetu Unii Europejskiej i kwestii praworządności. Nie mamy weta ze strony Polski i Węgier. Premier Mateusz Morawiecki mówi o sukcesie. Czy panowie również uważają, że to jest sukces? I zaczynamy tym razem od Piotra Grzybowskiego. No pewnie tak. To znaczy kompromis, to słowo chyba powinno być brane jako pierwszy wyraz w każdym zdaniu, żeby opisywało to, co się stało podczas Rady Europejskiej. Ten kompromis myślę, że był oczekiwany, spodziewany, choć obserwowaliśmy oczywiście miesiące, tygodnie, zwłaszcza ostatnie dni, bardzo gorące konsultacje międzyrządowe, międzypaństwowe, między Polską a Węgrami chociażby. Obserwowaliśmy także, czy słuchaliśmy komentarze także polityków państw Europy Południowej, Hiszpanii, Włoch, chociażby Słowenii, premiera Słowenii. Więc no, myślę, że było gorąco. Natomiast taką tezę stawiam chyba troszkę może własną na podstawie tychże obserwacji, że właśnie częstotliwość, zwłaszcza częstotliwość tuż przed szczytem Rady Europejskiej spotkań, negocjacji, konsultacji, rozmów także pana premiera Morawieckiego z panią kanclerz Angelą Merkel, wskazywało chyba na to, że ten kompromis głównie w oparciu właśnie o różne stanowisko prezydencji niemieckiej i Węgier i Polski był prawdopodobnie już mocno przygotowany lub też prawie w całości przygotowany przed szczytem Rady, więc też trochę może odpowiedzią jest to, że został formalnie przyjęty dosyć szybko. To było chyba zaskakujące nie tylko dla publicystów, ale i dla polityków, czy w ogóle szerzej dla opinii publicznej. No niemniej ten kompromis oczywiście, tak jak słowo kompromis oznacza, no, trochę odejście od swoich tych pryncypiów, pewnie z którymi każda ze stron występowała. Z jednej strony też w komentarzach klasy niemieckiej słyszymy o tym, że Niemcy musiały zrobić ten krok w tył, to znaczy to rozporządzenie komisji, które miało warunkować przyznawanie środków budżetu 2.1.2.7 i korna funduszu od tak zwanej praworządności, ograniczy się tylko i wyłącznie do praworządności rozumianej jako no, poprawne wydawanie tychże środków. I jedna z konkluzji w podsumowaniu szczytu jest wskazaniem dla Komisji Europejskiej, że w tym kierunku uporządkowanie prawa, czy też dalsze przepisy powinny być realizowane. Z drugiej strony myślę, że to też jakiś taki może nie tylko symboliczny, ale także praktyczny bardzo dowód na to, że jeżeli w jakimś zdecydowanym formacie odbywa się te rozmowy, nawet w opinii publicznej szorstko, czasami argumentując swoje racje czy sposób zdecydowany, tutaj myślę o wecie, no to ten kompromis właśnie daje możliwość dopasowania stanowisk. No i myślę, że chyba dobre rozwiązanie. To jest to chyba było spodziewane przez każdą ze stron. Ja też tak to widzę. Szereg ciekawych jeszcze innych kwestii, które również na Radzie się odbyły. O czym też słyszeliśmy na konferencjach prasowych, chociażby Zielony Ład, to wsparcie także dla transformacji energetycznej, ale także opłaty graniczne. To też na to wróćmy pasuje. Jednak na razie jeszcze do kwestii tego kompromisu w sprawie budżetu. George Soros nazwał go najgorszym rozwiązaniem z możliwych, a jak do tego kompromisu podchodzi Jakub Majmurek? Znaczy, pytała pani, czy to jest sukces. Ja bym tutaj zapytał się, czy sukces. Myślę, że na pewno to, co stało się w Brukseli, jest sukcesem Europy. Bardzo dobrze jako Europejczyk oceniam, iż Europa ma kolejny budżet. Bardzo dobrze oceniam powstanie Funduszu Odbudowy, który jest potrzebny europejskim gospodarkom i który jest jednak jakimś wyrazem europejskiej solidarności i świadectwem tego, że od czasu wielkiego kryzysu z poprzedniej dekady, kiedy Europa zachowała się bardzo niesolidarnie, a polityka Komisji Europejskiej wpędzała w kryzys kraje europejskiego południa, tym razem tej solidarności pojawiło się trochę więcej. Europa wspólnie zaciąga dług.
to jest jakimś krokiem w stronę głębszej integracji, jeszcze być może nie federalizacji, co jest bliską mi perspektywą, ale tym niemniej jest to krok bardzo istotny w dobrym kierunku, więc pod tym względem bardzo się cieszę z tego, co stało się w Brukseli. Uważam, że tak, że to jest sukces Europy. Wie pan, przepraszam, że przerwę, ale to dosyć ciekawe, co pan mówi, ponieważ profesor Zbigniew Krysiak mówił dziś na naszej antenie, że kompromis zawarty na szczycie Unii Europejskiej zbliża nas do wspólnoty narodów Europy, czyli raczej nie do tej koncepcji federacyjnej, o której pan mówił. No ale wspólny dług zbliża nas do czegoś jednak wręcz przeciwnego. Jeżeli zaś chodzi o samą ocenę tego kompromisu, no to uważam, że on przede wszystkim jest jednak pewnym symbolicznym zwycięstwem Polski niż zwycięstwem realnym. Wydaje mi się, że tutaj jednak to osłabienie tego pierwszego, tego zapisu o praworządności jest o wiele słabsze niż przedstawia to strona rządowa. Ona oczywiście występuje na poziomie deklaracji politycznej trochę te państwa, które wymusały, które najsilniej optowały za tą opcją, musiały ustąpić, no ale tym niemniej ten mechanizm powiązania funduszy z praworządnością także jest gdzieś tam jakimś krokiem w stronę ściślejszej integracji. Jest też to, że no, ta kwestia nie mogła zejść z agendy, ona została jednak przeforsowana sukcesem Parlamentu Europejskiego, tej instancji, która najsilniej opowiadała się za tym powiązaniem funduszy z praworządności, tej instancji, która jako jedyna jest w pełni wspólnotową i demokratyczną instytucją Unii, czyli tą instytucją, która posiada mandat bezpośrednio od Europejczyków, bezpośrednio od europejskiego ludu. Więc tutaj pod tym względem to, że ten mechanizm się pojawił, jest czymś bardzo dobrym. Żałuję, że polski rząd zepsuł go, to jest moja perspektywa, wymuszając jego osłabienie. Moim zdaniem te siłki rządu były w ostatnich latach kompletnie niepotrzebne. Nie należało tego mechanizmu osłabiać. Jako Europejczyk czuję się z tym gorzej, że ten mechanizm jest słabszy niż on powinien być. I tutaj pod tym względem pewnie gdzieś niektóre intuicje George'a Sorosa bym podzielał. Ale też wydaje mi się, że on został zepsuty nie aż w tak dużym miejscu, nie aż tak w dużym stopniu, w jakim lubi to przedstawiać premier Morawiecki. Jeśli chodzi o komentarze wśród polityków, to są one różne. Sylwia Spurek załamana, Tomasz Grodzki raczej zadowolony z takiego obrotu sytuacji, Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że przegrali radykałowie, wygrała Polska, zarazem podkreśla, że zbyt długo trwały te tańce dookoła weta i to w ogóle nie było potrzebne. Także w Zjednoczonej Prawicy nie ma jednego głosu, ale tym się zajmiemy za moment. Najpierw bym chciała zapytać Piotra Grzybowskiego, skąd się bierze ten pluralizm głosów w opozycji, jeśli chodzi o ten kompromis, panie redaktorze, jak pan to widzi? Pewnie z własnych stanowisk, albo bym powiedział nawet, może w części, może nie u każdego z polityków, z nie do końca pewnej wiedzy na temat mechanizmów chociażby tak dużych negocjacji, jak negocjacje w ramach Rady Europejskiej. Ja tylko może bym dopowiedział, że nie tylko politycy, którzy zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego, mają mandat demokratyczny, ale również członkowie, szefowie rządów, szefowie państw, którzy są członkami Rady Europejskiej z zasady, również ten mandat demokratyczny posiadają bardzo mocny, ponieważ pośrednio oczywiście są wybrani przez partie, które w demokratyczny sposób wygrały wybory i mają mandat do rządzenia w każdym z tych państw. No i myślę, że warto też przypominać o tym, chociaż oczywiście także w zapisach traktatowych jest ta równość instytucji Unii Europejskiej, ale jednak Rada Europejska de facto no, pełni taką trochę, mówię w cudzysłowie, funkcję Rady Nadzorczej, tej, która tak de facto kieruje, wskazuje kierunki dla działania w ramach państw należących do Unii Europejskiej. Nie można tego od tego abstrahować. To przede wszystkim też biorą odpowiedzialność szefowie rządów, szefowie państw za to, co się w poszczególnych działach, w poszczególnych krajach dzieje, które to państwa reprezentują. I myślę, że w tym porządku również warto by o tym kompromisie mówić, ale również no myślę, że bardzo ważnym jest elementem nie tylko to, że został osiągnięty w tej części finansowej budżetu. Ważne jest również to, że w dalszym ciągu pozostaje mechanizm ratyfikacyjny, który no przynajmniej w perspektywie kilku miesięcy, bliżej bardziej pewnie pół roku, 8, może 10 miesięcy będzie realizowany w poszczególnych krajach i to będzie też czas na to takie sprawdzam dla Komisji Europejskiej, czy faktycznie wywiąże się z tych kierunkowych decyzji, które na Radzie Europejskiej dość precyzyjnie jednak zostały określone co do chociażby samego
tego mechanizmu praworządności, czyli tego, który ma kontrolować te fraudy, powiedzmy, które ewentualnie dotykałyby budżetu unijnego czy korona funduszu. Skąd u opozycji taki dwugłos w ocenach, pytanie do Jakuba Majmurka? Znaczy, ja wiem, czy to jest dwugłos. Ja specjalnie nie widzę dwugłosu. Wydaje mi się, że większość partii opozycyjnych, które zasiada w Sejmie, ma podobne stanowisko. Dobrze, że nie doszło do weta. Za to byłoby tutaj samobójstwem, głupotą ze strony Polski, no i opcją atomową, w której sami znaleźlibyśmy się na trasie siły wybuchowej, po prostu idącej, siły uderzeniowej, idącej centrum eksplozji. Większość partii opozycyjnych zgadza się, że cały ten właśnie, tak jak mówił, to się nie stało się w tej przytoczonej przez pani redaktor wypowiedzi. Cały ten taniec wokół weta, całe te ostatnie 5 miesięcy, wszystkie te groźby, szantaże ze strony Polski były tak naprawdę w dużej mierze niepotrzebne. I większość partii opozycyjnych jest chyba bezpiecznych wobec zapewnienia premiera Morawieckiego, w niemu się udało ten mechanizm to praktycznie unieszkodliwić i rozbroić. Tutaj być może są jakieś różnice w szczegółach. No, pani odgłosiła, zostawiła pani głos europosłanki, która no, nie ma żadnego klubu, nie jest liderką żadnej ważnej partii politycznej i kilku liderów partyjnych, że patrzymy na głosy partii politycznych, to one wydaje mi się są dosyć podobne. Dobrze, zostawmy już wobec tego opozycję. Chciałam zapytać o to, co dalej ze Zjednoczoną Prawicą w kontekście tego kompromisu, ponieważ widzimy już, że Solidarna Polska jest krytyczna. Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska w wydanym oświadczeniu piszą wręcz, że ten kompromis to błąd. Jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, w najbliższym czasie ma się zebrać jej zarząd, na którym, jak słyszymy z doniesień medialnych, członkowie będą zastanawiali się także nad tym, czy dalej być w Zjednoczonej Prawicy, czy też jednak nie. Michał Woś w jednej z rozgłośni radiowych mówił dziś, że to jest pytanie otwarte i że z jednej strony są tacy, którzy mówią, że należy się zastanowić nad tym, czy być w rządzie, drudzy mówią, że alternatywą są rządy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Pytanie, czy Solidarna Polska może realnie opuścić Zjednoczoną Prawicę, do Piotra Grzybowskiego? No nie wydaje się to realną perspektywą. No, oczywiście z jednej strony te deklaracje, czy też wypowiedzi polityków Solidarnej Polski są, powiedział, zastanawiające. Pewnie nie można odmówić prawa głosu w każdej kwestii koalicjantowi. Natomiast jakby pragmatyzm polityczny, troszeczkę rozumiany szerzej, myślę, że chyba będzie nadrzędną formą. Znaczy nie za bardzo sobie wyobrażam sytuację taką dzisiaj, że jakiś scenariusz, jakieś awaryjne w cudzysłowie wyjście Solidarna Polska ma przygotowane na bycie czym właśnie, kim w ramach parlamentu, konstruktywną opozycją, czy nie chcą wchodzić do rządu. Trochę nie wydaje mi się to pomysł możliwy, aczkolwiek podkreślam cały czas, że są to głosy, które myślę, że coraz bardziej też mówią o tym, że w ramach Solidarnej Polski są ludzie, którzy coraz mocniej mówią o tym, jak widzą swoją rolę w polityce, czy jaką politykę powinno polskie państwo realizować. Warto przypomnieć również nie tak dawno konwencję stambulską, która również do wypowiedzenia której się również przygotowane były dokumenty przez Solidarną Polskę, a premier Morawiecki skierował tenże wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i czekając na jakąś na pewno opinię. Więc tutaj z jednej strony myślę, że te głosy się będą pojawiały. Takie momenty przełomu, a to bez wątpienia był moment przełomu nie tylko i wyłącznie z tym formalnym głosowaniem czy z formalnym spotkaniem Rady Europejskiej, ale także takim, myślę, że restartem, ma najlepsze słowo, nie tylko politycznym, ale i gospodarczym, przede wszystkim gospodarczym na najbliższe lata. I to jest, myślę, że klucz tego porozumienia. No siła państw, myślę, że dzisiaj we współczesnej Europie, we współczesnym świecie jest tym większa, im silniejsze gospodarki te państwa posiadają, im większy produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, również to warto podkreślić, produkt per capita na osobę, na obywatela jest wypracowywany i myślę, że to jest taka droga na najbliższe lata, gdzie państwa, jeżeli chcą mieć ten głos coraz silniejszy, coraz mocniej stanowić w Unii Europejskiej, coraz mocniej wpływać na dalszy kształt Unii Europejskiej, no po prostu muszą być bogatsze, muszą się rozwijać gospodarczo, politycznie, militarnie, pod każdym oczywiście względem. I to są rzeczy, które myślę, że są takim spoiwem, wspólną wizją w ramach Zjednoczonej Prawicy, która jednak będzie mimo jakichś szorstkich rozmów czy szorstkich przyjaźni, będzie decydowała o dalszym ciągu w tym bycie koalicyjnym.
Jeśli chodzi o przyszłość Solidarnej Polski, jak ją widzi Jakub Majmurek? Solidarna Polska używała bardzo mocnych słów w tej debacie. No, można powiedzieć wręcz, że niemal zaszantażowała premiera. Była przecież taka wypowiedź pana ministra Ziobry, gdy mówił on, że brak weta będzie oznaczał utratę zaufania dla szefa rządu. No i sytuacja, w której teraz Solidarna Polska no, kładzie uszy po sobie i mówi, a nie, no jednak przepraszamy, w sumie no fajnie, że tego weta nie ma, nie mamy obiektów, nie mamy zastrzeżeń, no byłoby jednak trochę polityczną kompromitacją Solidarnej Polski i jej polityków, zwłaszcza tych, którzy najgłośniej krzyczeli w ostatnich dniach weto albo śmierć, albo podobne hasło. No to już zdaje się Jacek Ozdoba zaczął tłumaczyć, że hasło weto albo śmierć było hiperbolą, za co został z lewa i prawa dość zgodnie wyśmiany na Twitterze. Więc myślę, że dla Solidarną Polską teraz bardzo trudny czas. Nie ma w zasadzie Solidarna Polska dobrego ruchu. No, zostać w rządzie i powiedzieć, że no, myliliśmy się, no, popieramy tę decyzję premiera, no, będzie bardzo trudno. Zresztą no, po prostu biorąc pod uwagę, jak ostro tutaj gracze Solidarnej Polski grali. Można, nie wiem, próbować pewnie grozić zerwaniem koalicji, domagać się na przykład zmiany premiera, no bo to jak gdyby jest to logiczny ruch, kiedy się traci zaufanie do premiera, ale nie wydaje się, żeby to był ruch, który w tej chwili władze Zjednoczonej Prawicy by jakoś szczególnie doceniły i którym by Solidarna Polska mogła cokolwiek ugrać. No i można wyjść z koalicji, no ale to jest z kolei dla Solidarnej Polski no też fatalne rozwiązanie. No jest to partia, która realnie nie ma poparcia, która nie ma przecież dotacji budżetowej, ponieważ zgodnie z zdaje się z tym mechanizmem dzielenia dotacji, który dostała lista PiS, do niej tam zbyt wiele nie trafia. Zdaje się, że jednym z głównych źródeł, tak jak to dziennikarze opisywali, środków dla Solidarnej Polski są datki od członków, którzy zarabiają dużo, bo są zatrudnieni na intratnych posadach w spółkach Skarbu Państwa. No i to jest też oczywiste, że jeżeli Solidarna Polska z koalicji wystąpi, to te posady zostaną potracone. Więc jest to partia dzisiaj no, w bardzo ciężkiej sytuacji. No, Zbigniew Ziobro powiedział o kilka słów za dużo i jest w miejscu no niełatwym dla siebie politycznie. Przyjmijmy na chwilę na potrzeby naszej dyskusji, że Solidarna Polska jednak opuści Zjednoczoną Prawicę. Chciałam panów zapytać w takiej sytuacji o możliwe alternatywy. To znaczy, co się będzie działo panów zdaniem? Czy to owocowałoby wcześniejszymi wyborami parlamentarnymi? Czy też Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma możliwość dokooptować sobie kogoś do większości parlamentarnej w Sejmie? Jeżeli tak, to kogo i jak to widzi Piotr Grzybowski? No, arytmetyka wskazuje na to, że nie za bardzo. Chyba nawet gdyby Solidarna Polska opuściła koalicję rządzącą, to pytanie, czym by chciała być w ramach układu parlamentarnego, czy poza koalicją rządzącą, ale wspierać rząd, czy być jakąś opozycją, czy być jakimś takim trochę amorficznym bytem politycznym pomiędzy. Tutaj Zjednoczona Prawica nie za bardzo chyba, tak jak widzę dzisiaj, może dobrać w cudzysłowie oczywiście posłów z innych stronnic, no bo nie za bardzo wydaje się, że jest to możliwe. Zarówno a politycy Kukiz 15, którzy rozwiedli się z PSL-em? Być może tak, no ale to w dalszym ciągu jest 6 posłów, a w zasadzie 5 posłów dzisiaj, bo pani Agnieszka Ścigaj pozostaje posłem niezależnym, podziękowała za dalszą współpracę, taką drogę polityczną sobie wybrała. Tych 5 posłów, którzy pozostają w dalszym ciągu oczywiście jest to 5 posłów i to zawsze każda szabla w parlamencie jest ważna, ale co dalej? Tak? Znaczy ta ilość posłów Solidarnej Polski jest zdecydowanie większa. W dalszym ciągu brakowałoby, bodaj jak liczę szybko, 11 głosów. Oczywiście jest większość w dalszym ciągu parlamentarna, ale mówię to tak już na szybko, liczę chyba w dalszym ciągu byłoby 5 czy 6 mandatów potrzebnych, żeby to było ponad 50% głosów. Więc oczywiście jest to możliwe i tutaj nie wykluczam takiej sytuacji, że posłowie z Kukiza będą wspierali zresztą głosy niektóre, chociażby po tym sądzie kapturowym, kiedy zostali wykluczeni z Koalicji Polskiej, wskazywały na to, że ten na PSL najdelikatniej mówiąc się zawiedli. Tego nie wykluczam, ale to raczej bym widział jako dalsze wzmocnienie być może w najbliższych miesiącach koalicji rządzącej wprost albo jakoś tak pośrednio niż odejście Solidarnej Polski z obozu rządzącego. No bo pytanie o scenariusz dalszy. Tak? Znaczy to nie jest problemem decyzję podjąć, tylko co po tej decyzji. Jaki byt polityczny, jaki pomysł dla siebie. Czyli ten Zbigniew Ziobro stworzyłby partię, która by
kolejnych wyborach osiągnęła co najmniej ten 5-procentowy próg wyborczy. No wydaje się to być może w jakiejś dalszej przyszłości możliwe, natomiast do najbliższej kadencji, do najbliższych wyborów za 3 lata, do kolejnej kadencji Sejmu, no wydaje się to pomysł mało realny, mało skuteczny. No, a polityk jednak jest takim bytem, nazwijmy to społecznym, który myśli o wygranej, myśli o rządzeniu, a nie myśli o tym, żeby jakoś przetrwać na najbliższe lata. Krótko to samo pytanie do Jakuba Majmurka. Czy gdyby Solidarna Polska wyszła, to PiS miałby kogo dookooptować do większości? Musiałby jeszcze jakieś porozumienie z PSL-em, albo o zawiązaniu koalicji, albo ewentualnie na takim scenariuszu, że ludowcy wspierają w wybranych projektach rząd mniejszościowy. To co wydaje się, że takie sygnały, byłaby taka być może możliwość pod określonymi warunkami gdzieś tam od strony PSL ostatnio wpłynęły. No jeżeli nie, to raczej sobie nie wyobrażam żadnej innej większości możliwej w tym Sejmie. A jeżeli chodzi o PSL, to bardziej by pan optował za taką wersją, w której to jest po prostu koalicja z PSL-em, czy też może ewentualnie wyciągnięcie kilku posłów, paradoksalnie może nawet kilku od Kukiza i kilku z PSL-u? No ja myślę, że jeżeli by miało się kogoś wyciągnąć, to by to już zostało wyciągnięte wcześniej, że już wcześniej donosili dziennikarze, prowadził takie rozmowy, takie próby i to się raczej nie udawało, więc sądzę, że raczej nie, że to raczej byłoby jakiś rodzaj porozumienia z całym klubem. No ci posłowie, tutaj jest ich 6 posłów Solidarnej Polski, jest 19. Więc gdyby nawet, powiedzmy, z tej Solidarnej Polski odeszli nie wszyscy, wreszcie, nie wiem, poszło za Ziobrą 15, a 4 zostało, no to i tak, jak gdyby ci posłowie Kukiza, to jest cały czas mało. I tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o tę część programu. W drugiej części po serwisie informacyjnym mówić będziemy między innymi o tym, czy i kiedy Warszawa doczeka się ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego. Są z nami Piotr Grzybowski z Tygodnika Niedziela oraz Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Zbliża się 18.30. O 18.30 na naszej antenie serwis informacyjny, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami. Witam Państwa ponownie, Magdalena Złotnicka, a jeżeli dopiero teraz włączyli Państwo radioodbiorniki, to informuję, że naszymi gośćmi są Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej oraz Piotr Grzybowski z Tygodnika Niedziela. Panów również witam ponownie. Panowie, zgodnie z tym, co zapowiadałam przed serwisem informacyjnym, porozmawiamy o ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiadał, że wystąpi z tą inicjatywą, zapowiadał, że wystąpił z nią już od dłuższego czasu. Niemniej jednak, jeśli chodzi o radnych Koalicji Obywatelskiej, to widać, że tutaj jakiejś szczególnej woli nie ma. W czwartek odbyła się Rada Warszawy. Ten punkt dotyczący ulicy Lecha Kaczyńskiego nie znalazł się na posiedzeniu Rady Warszawy. Jak panowie to oceniają? Czy my się tej ulicy w Warszawie w końcu doczekamy, czy nie? I zaczynamy tym razem od Jakuba Majmurka. Nie mam jakiegoś mocnego zdania w tej kwestii. Kwestia istnienia bądź nie istnienia ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie mnie jest osobiście dosyć obojętna. Jeżeli by była, no to okej, nie wywołuje to jakiegoś mojego wielkiego sprzeciwu. Uważam, że Lech Kaczyński był miernym prezydentem Warszawy, no ale był prezydentem kraju wybranym demokratycznie, który zginął na służbie, no i zasługuje pewnie na takie uznanie stolicy, jakaś ulica, czy może uliczka jego imienia. Czemu nie jest to coś, co wywołuje mój zdecydowany sprzeciw? Nie czuję też jakiejś znowu z kolei wielkiej potrzeby i przekonania, że dzieje się wielki skandal z tego powodu, że Lech Kaczyński nie ma w stolicy ulicy w Warszawie, o wiele bardziej zasłużenie zasłużone osoby nie mają, więc trochę to jest dla mnie temat wyzwalający u mnie głównie obojętność. A jakie emocje ten temat wyzwala u Piotra Grzybowskiego? No trochę takiego niesmaku bym powiedział, jeżeli chodzi o argumentację przede wszystkim pana prezydenta Trzaskowskiego. No bo się już mówi takim słowem, że to było słabe. Coś jest naprawdę poza tym faktycznym argumentem, dlaczego tej ulicy ma nie być, bo słyszeliśmy o tym, że ma jej nie być, dlatego że ostatnio na ulicach, jak to pan prezydent Trzaskowski powiedział, są pałowane kobiety. To mówił wiceprzewodniczący w Radzie Warszawy Sławomir Potapowicz, radny Rady Warszawy, który w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że uznaliśmy, czyli Koalicja Obywatelska, że nie jest to dobry moment na honorowanie Lecha Kaczyńskiego. Uznajemy, że w czasie, kiedy ideowi potomkowie Lecha Kaczyńskiego okładają kobiety pałkami teleskopowymi, a w Polsce nie ma praworządności, co rozstrzygane jest już w ogóle w Europie, to nie jest czas, żeby upamiętniać Lecha Kaczyńskiego, to tak tytułem korekty, dosłowny cytat. I przepraszam, że panu przerwałam.
bym nie chce się upierać, ale wydawało mi się, że słyszałem taką frazę w jednej ze stacji radiowych również do pana Trzaskowskiego, ale jeżeli tak było, jak pani redaktor mówi, to być może tak. No niemniej ta grupa, która trzyma władzę w Warszawie, ma tutaj przeciwne zdanie do chociażby inicjatywy radnych, którzy taką ulicę Lecha Kaczyńskiego proponowali. Mało tego, taka decyzja była pierwotnie już podjęta. No jest to trochę, bym powiedział, no takie płytkie, powiedział niskie nawet te argumenty wobec faktycznie osoby świętej pamięci pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który no, był i prezydentem Warszawy, się przysłużył. No chociażby dlatego, że przypomnijmy, nie tylko pan redaktor Majmurek powiedział, że był słabym prezydentem. Nie chcę jakby wywodzić moich opinii, pewnie jest zupełnie inna. Natomiast ostatnio miałem okazję spotkać się z przyjaciółmi z Muzeum Powstania Warszawskiego i chociażby pewien ciąg działań, który rozpoczął pan prezydent Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy, kończąc jako prezydent Rzeczypospolitej, no myślę, że zasługuje na takie uhonorowanie. Nic by się nie stało, gdyby tutaj to porozumienie między partiami rządzącej partii Platformy Obywatelskiej w Warszawie a partiami opozycyjnymi nastąpiło. Są pewne rzeczy, które nie powinny podlegać takim nawet czasami gorszącym, nazwałbym to, sporom. Tu powinien być kompromis i ten kompromis także po to, żeby budować w dalszym ciągu realną ocenę prezydentury Warszawy i Rzeczypospolitej, jaką pan prezydent Lech Kaczyński pełnił. Pan prezydent Trzaskowski myślę, że już ma dosyć dużo takich realnych problemów w mieście. Pewnie nie czas o tym mówić, ale w dużym stopniu myślę, że tutaj powinien kierować swoje wysiłki, swoją troskę i swoje precyzyjne działanie, żeby mieszkańcom Warszawy, warszawiakom żyło się lepiej. Ja bym chciała jednak wrócić jeszcze do Jakuba Majmurka, który mówił, że widzi osoby bardziej godne upamiętnieniem poprzez nadanie ich imienia i nazwiska ulicy. Kogo by pan wobec tego widział jako patrona dla warszawskich ulic, panie redaktorze? No przecież jest wiele takich osób, które nie można dokładnie sprawdzić z indeksem. Tutaj jest, kiedyś to robiłem kilka lat temu, kiedy właśnie o tej kwestii myślałem, w tej chwili się to mogło pozmieniać, więc nie chcę wrzucać nazwiskami. Pamiętam, że na przykład jak sprawdzałem, to na przykład Jędrzej Moraczewski, drugi premier drugiej RP, który no pierwszy jak gdyby oficjalny, który po Daszyńskim, który przygotował w dużej mierze ustawodawstwo bardzo progresywne, które określiło później na lata drugą RP, na przykład prawo głosu kobietom, przyznał jego rząd. On chyba nie miał ulicy w Warszawie. Więc tu jest kilka takich, więc to jest bez wątpienia no ktoś, kto jest dużo bardziej godny niż Lech Kaczyński. Tak jak mówię, no Lech Kaczyński był bardzo przeciętnym politykiem, jego kult jest dzisiaj rozdymany ponad miarę jego rzeczywistych talentów politycznych i znaczenia dla Polski, no ale też był politykiem, który no jednak zginął pełniąc obowiązki. Panie redaktorze, ale ja chciałam zapytać, przepraszam, że wejdę... Można mu ulicę przyznać w Warszawie, no ale tak jak mówię, nie czuję się jakoś oburzony, że jej nie ma, nie czułbym się oburzony, gdyby była. Pomijając już kwestię oceny z pana strony prezydentury Lecha Kaczyńskiego, chciałam zapytać, bo wspomniał pan o Jędrzeju Moraczewskim, który z tego co wiem chyba faktycznie nie ma swojej ulicy w Warszawie, chociaż mają na przykład w Gostyniu. Chciałam pana zapytać o... Pod Warszawą były, jak sprawdzałem. Tak, chciałam pana zapytać o to, jak pan skomentuje wobec tego fakt, że świętej pamięci Paweł Adamowicz... Polityk, no kontrowersyjny to chyba nie jest krzywdzące dla niego określenie, a może nawet załagodne zdaniem części publicystów. W Warszawie ma swoją nie tylko ulicę, ale nawet aleję. I chciałam pana zapytać właśnie o to, czy pana zdaniem nie została tu zaburzona pewnego rodzaju chronologia, ponieważ też już nie oceniając świętej pamięci Pawła Adamowicza i jego polityki, no jednak to był polityk związany z Gdańskiem, więc pytanie, czy jednak najpierw Warszawa nie powinna swoich lokalnych polityków, a tak jak pan mówił, Kaczyński był prezydentem Warszawy również, czcić, a dopiero potem polityków z innych miast. No, jest to jakiś argument, można się nad tym zastanawiać, ale tak jak mówię, no, też bym pewnie zagłosowałbym pewnie i za ulicą dla Adamowicza i za ulicą dla Kaczyńskiego w tym drugim wypadku bez wielkiego entuzjazmu, no ale tak jak mówię, na podstawie tej przesłanki formalnej, że zginął jako prezydent kraju pełniąc obowiązki, dlatego się mu ulica należy. A w przypadku Pawła Adamowicza zagłosowałby pan z entuzjazmem, bo powiedział pan, że w tym drugim przypadku bez entuzjazmu, więc pytanie, jak w tym pierwszym przypadku? No, odczuwałem do Pawła Adamowicza o wiele większą sympatię niż do Lecha Kaczyńskiego. Chciałam zapytać o tę chronologię w czczeniu polityków, także Piotra Grzybowskiego, czy tak jest w porządku, czy też jednak najpierw powinni być honorowani politycy, którzy byli związani z Warszawą?
już abstrahując od tych dwóch postaci, które myślę, że były też w dużym stopniu na dwóch biegunach w polityce i myślę, że nie ma nawet jakiejś wspólnej miary, aby porównać zasługi prezydenta Lecha Kaczyńskiego od czasu chociażby powstania Solidarności i później no, całych lat pracy naukowej, pracy społecznej, pracy dla ludzi, prezydentury Warszawy, w końcu prezydentury kraju. No, wydaje się, to jest ta chronologia nie jest tylko i wyłącznie tym narzędziem, które jest stosowane. Tutaj ja myślę, że chyba taki jest jednak mechanizm trochę zrobienia na przekór albo na złość, albo wręcz czasami upokorzenia drugiej strony, jeżeli rządzi jakiś układ polityczny w mieście na przykład, no to jest w stanie pokazać wszystko to, co może zrobić, nie patrząc nawet na jakąś drażliwość drugiej strony, nie patrząc nawet na to, że może fizycznie po prostu robić komuś przykrość czy sprawiać ból. I ten porządek oczywiście jest konieczny. Tutaj myślę, że to stare powiedzenie, zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie, jak mawiali Rzymianie, jest takim elementem, który powinien być przez niektórych przynajmniej cały czas sobie przywoływany, bo jest takim fundamentem dobrego, myślę, że płynięcia, dobrego rządzenia, dobrego działania. Panowie, zostawmy już kwestię nazw ulic, chociaż być może ten temat się łączy w pewien sposób z następnym tematem, który chciałam poruszyć. W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł o Wojciechu Rychlewiczu, konsulu generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Stambule, który w czasie wojny wydawał polskie dokumenty tysiącom żydowskich uchodźców. Te dokumenty przedstawiały, czy też określały tych uchodźców jako katolików i osoby polskiego pochodzenia, dzięki czemu ci Żydzi mieli możliwość wyjazdu do obu Ameryk, a także do Palestyny. Postać mało znana, właściwie dopiero teraz wyciągnięta niejako na światło dzienne. Dlaczego z takim opóźnieniem, co tutaj się zadziało i dlaczego w ogóle o roli dyplomacji polskiej w czasie II wojny światowej mówi się tak mało? Pytanie do Jakuba Majmurka. Nie wiem tego, nie jestem historykiem specjalizującym się w tym okresie, więc nie mam pojęcia, dlaczego ta informacja, która dostała się do opinii publicznej, czy ona była wcześniej, czy to była na przykład wiadomość wcześniej, czy świadomość istnienia tego dyplomaty i jego działalności była obecna na przykład w obiegu akademickim, a nie była obecna w debacie. Myślę, że gdyby dla mnie temat jest nowy, więc tutaj nic specjalnie mądrego na ten temat nie skomentuję. A jak całą sprawę skomentuje Piotr Grzybowski? Jaka powinna być rola postaci Rychlewicza, jeśli chodzi właśnie o kwestię pamięci i budowania tożsamości? Myślę, że powinna być jakaś agenda zrobiona tychże wielkich postaci, bo to nie tylko cytowana przez panią postać, ale także grupa berneńska, grupa Ładosia, o której nie tak dawno żeśmy też w większości słyszeli o jej działalności. Mniej więcej ten sam mechanizm, który był realizowany w Stambule, ale tutaj jeżeli mógłbym się odnieść jeszcze do jednej kwestii prezydenta Starzyńskiego, fakt może mało znany, ale w momencie, kiedy było już wiadome, że II wojna światowa wisi na włosku, to prezydent Starzyński również dokonywał, jako były oficer zresztą, takich działań, które chociażby wyprowadzały w sposób trwale niszcząc w cudzysłowie w dokumentach dokumenty legalizacyjne, które były potem stosowane podczas okupacji dla Polaków właśnie po to, żeby chronić ich przed Niemcami. Tych działań naprawdę było bardzo, bardzo wiele. Myślę, że tutaj każdy taki element powinien być w jakiś sposób nie tylko upamiętniony, ale przede wszystkim pokazany, przywołany jako działalność, którą tutaj widzę jako działalność absolutnie systemową, niedoraźną, nie na podstawie jakichś tam własnych pomysłów. I to w tą stronę trzeba iść. Tych elementów naszej historii, tych działań polskich dyplomatów, polityków, samorządowców w okresie II wojny światowej było bardzo, bardzo dużo i myślę, że tutaj powinniśmy o tym jak najwięcej mówić. Wobec tego, jak powinien zostać upamiętniony Wojciech Rychlewicz, pytanie do Jakuba Majmurka. Ulica, pomnik, jakiś większy odcinek w podręcznikach do historii. Czego by się pan spodziewał, co by pan doradzał też, panie redaktorze? Myślę, że ulica, no to jeżeli gdzieś lokalna społeczność będzie chciała upamiętnić, to jednak jestem zwolennikiem, że to po prostu ulice powinny przede wszystkim odzwierciedlać preferencje lokalnych społeczności, to jak najbardziej tak. No myślę, że gdzieś tam, jeśli chodzi o narrację historyczną, to nie jestem ekspertem od
pisania w podręczniku nie wie, i nie wiem, ile miejsca należałoby w nich poświęcić tej postaci. No bez wątpienia podręczniki powinny pisać o tym, jak bardzo różne były postawy Polaków wobec Żydów, wobec Polaków żydowskiego pochodzenia w okresie II wojny światowej i zagłady, pisać o tych, którzy zachowywali się heroicznie, szlachetnie, realnie pomagali, jak i też o tych, którzy zachowywali się wręcz przeciwnie. Tych najbardziej podręcznych historii powinien przedstawiać pełny obraz pozwalający wyrobić sobie młodym ludziom całościową opinię na temat postaw społeczeństwa w okresie II wojny światowej wobec Żydów, nie tylko wobec Żydów w ogóle, na temat postaw społeczeństwa w tym i w innych okresach. Z tym, że panie redaktorze, już pomijając całą tę dyskusję o relacjach polsko-żydowskich, tutaj mówimy nie o relacjach ludności, tylko mówimy o tym, jak zachowywała się polska dyplomacja w kontekście ratowania właśnie Żydów, Żydów polskiego pochodzenia. To jest część obrazu, który jak najbardziej powinien zostać uwzględniony, także z innymi, z tym także, jak zachowywało się społeczeństwo. Jak na to wszystko odpowie Piotr Grzybowski? No myślę, że dobrym pomysłem dla naszej dyplomacji chociażby powinno być jakby no przedstawienie właśnie w świecie dyplomacji takich postaci, takich wielkich postaci jak pan Sklewicz czy pan Ładoś, a na upamiętnienie. Myślę, że chyba najlepszym miejscem i takim też ważnym gestem w sposób symboliczny powinno być, żeby może pierwszą taką ulicą imieniem pana Ładosia czy Reklewicza była ulica w jakimś kluczowym miejscu, chociażby w Izraelu, w jakimś mieście, które będzie odwiedzane przez turystów nie tylko z całego świata, ale przede wszystkim będzie pokazywało obywatelom Izraela o tych jasnych kartach, o tej pomocy, którą polska dyplomacja, Polacy może szerzej, także nieśli w sposób bardzo praktyczny, bardzo konkretny w czasie tej czarnej nocy II wojny światowej. Czy pana zdaniem Rychlewicz to jest taka postać, której pokazywanie może właśnie w pewnym sensie odkłamać te mity, które się czasami tworzą na temat zachowania Polaków, jeśli chodzi o ludność żydowską? Z pewnością się przyczyni do tego. Każdy z państw, dyskusja oczywiście dużo szersza, każdy z państw, Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone, Izrael dzisiaj, każde z tych państw ma swoją, w cudzysłowie mówię, swoją opowieść, swój scenariusz o II wojnie światowej. Ona jest wpisana absolutnie w to DNA polityczne państwowe dzisiaj, które jest realizowane. Polityka historyczna stanowi ważny, czasami bardzo kluczowy element nie tylko wychowania własnych społeczeństw, ale także takiej, powiedziałbym, walki na arenie międzynarodowej, dyplomatycznej. I myślę, że każdy taki element, kim możemy się pochwalić, powinien być absolutnie wykorzystywany w sposób bardzo zaplanowany, bardzo w sposób praktyczny również, tak jak to w praktyczny sposób wykorzystują inne państwa, jak wspomniałem, budując swoją narrację, swoje scenariusze, czy swoją ocenę trudnych, tak jak II wojna światowa. Zostało nam jeszcze kilka minut, więc wróćmy na koniec do bieżącej polityki, a konkretnie do sondaży. Jak wynika z ostatniego grudniowego sondażu CBOS, Zjednoczona Prawica wciąż może liczyć na największe poparcie na polskiej scenie politycznej. I gdyby wybory odbyły się w tym miesiącu, to pierwsze miejsce zyskałaby Zjednoczona Prawica, którą popiera 31% wyborców. Jeśli chodzi o drugie miejsce, to Koalicja Obywatelska 18%. Trzecie miejsce Polska 2050 Szymona Hołowni. Ponadto do Sejmu dostałaby się także Konfederacja z 5% poparciem, zaś Lewica nie przekroczyłaby progu wyborczego 4%. Poniżej progu wyborczego znaleźli się także Ludowcy i Kukiz oraz którzy już otrzymują po 2%. Na inne ugrupowania chce zagłosować 1% badanych, a aż 19% badanych udzieliło odpowiedzi. Trudno powiedzieć. Jak panowie skomentują ten sondaż? Jakub Majmurek jako pierwszy. Pierwszą jak gdyby widać zarówno potwierdzenie pewnych trendów, które widzieliśmy w innych sondażach w ostatnich tygodniach, jak i pewne od nich anomalie. No, potwierdza się na pewno ten trend, że PiS-owi to poparcie spada. No, z poziomu, kiedy PiS miał poparcie w sondażach sięgając 40%, zeszliśmy do tego poziomu, kiedy to poparcie oscyluje na granicy pomiędzy trójką a dwójką z przodu. Nie wiem, czy pani dysponuje policzeniem tutaj na mandaty, ale o ile się nie mylę, to pewnie w tym układzie PiS nie miałby samodzielnej większości w tym sejmie. Ale ciekawe jest dosyć to, panie redaktorze, przepraszam, że weszłam w słowo tak już dopytując. 19% mówi, że trudno powiedzieć. Tak, to też powiedzieć, że to jest też trend, który widać we wszystkich sondażach.
że po pierwsze rośnie deklarowana absencja, czyli na przykład liczba osób, które mówią, że nie pójdą na wybory, nie planują. Nie wiem, czy tam to jest też uwzględnione, albo właśnie mówią, trudno powiedzieć. Rzeczywiście widać takie zjawisko, że spada rządzącej partii, niekoniecznie rośnie partiom opozycyjnym jakoś bardzo znacząco, a wiele osób faktycznie czuje się, że nie ma w tej chwili politycznej reprezentacji, odmawia odpowiedzi na pytanie, deklaruje niechęć udziału w wyborach. No i to jest trend, który jest widoczny w iluś sondażach ostatnich tygodni. No to on pokazuje. Pokazuje najpewniej to, że rzeczywiście poparcie PiS-u jakoś tam zaczyna się sypać. Jeszcze nie korzysta z niego opozycja. I to jest pewna prawda. To Koalicja Obywatelska, która jest druga w tym wyścigu, 18% na tle innych sondaży, to niewiele. Tak, ale to zawsze trochę zaniżał Platformie i podwyższał PiS-owi. No ale tym niemniej... Panie redaktorze, bez takich insynuacji prosiłabym. Dobrze, Adrem. Insynuacja, można, średnia sondażowa była zawsze niższa. Zawsze wyższa PiS-u niż w innych sondażowniach w Cebosie. I tutaj rzeczywiście jest tak, że być może wyborcy potrzebują czasu do tego, by zmienić partyjne preferencje. No podobnie to wyglądało w przypadku Platformy. Platformie kiedy zaczęło jakoś radykalnie spadać? Zaczęło spadać, że pierwszy wielki spadek 10% mniej więcej, to było podwyższenie wieku emerytalnego wbrew zresztą obiektu strony wyborczym Platformy. I wtedy Platformie spadło, ale wcale wtedy PiS-owi nie urosło. I gdyby PiS-owi cały czas jeszcze nie rosło, Platforma wygrywała w sondażach, no w zasadzie do momentu zwycięstwa Andrzeja Dudy w pierwszych wyborach prezydenckich w 2015 roku. Więc niewykluczone, trzeba będzie w ten sposób czekać na dalsze sondaże, gdzie obserwujemy podobny trend. Czy zdaniem Piotra Grzybowskiego PiS powinien ten sondaż odczytać jako taki sygnał alarmowy? Ja myślę, że Zjednoczona Prawica jest poddawana takiej ilości najróżniejszych ataków, takich stymulacji partii opozycyjnych, stymulacji zewnętrznych, wewnątrz kraju i poza kraju, posądzana o wszystko złe, co się dzieje, że ten wynik nie traktowałbym, że jest zły. Z drugiej strony i częstotliwość różnych sondaży jest tak duża, że czasami parę dziennie różnych oglądamy i nie przywiązywałbym aż tak dużej wagi co do samego wyniku. Natomiast ciekawe są dwie rzeczy dla mnie. To znaczy, po pierwsze, Koalicja Obywatelska nie utrzymuje tak wysokiego poparcia, jak miała jeszcze parę tygodni temu, mimo że stara się robić dużo, stara się uczestniczyć w każdym jednym zgromadzeniu publicznym, czy rozsądnym, czy roztropnym, czy wbrew prawu, wszystko przeciwko partii rządzącej. Ciekawą rzeczą jest też, to tak bym powiedział, premia za milczenie pana Hołowni, tak? No bo tak de facto myślę, że można by to ocenić. I chyba największy znak zapytania bym postawił przy Lewicy, bo nie ukrywam, że sam też komentowałem to jakiś czas temu, że wydawało się, wszystko wskazywało na to, że raczej Lewica, to są trendy, że jak powiem, od kilkudziesięciu lat obserwujemy skręcanie na lewo partii politycznych w całej Europie, że Lewica jednak będzie zyskiwała w tych sondażach, a tutaj okazuje się, że no nie do końca potrafi sama jako partia polityczna lewicowa zagospodarować, nazwijmy to, nowe trendy, które w życiu publicznym, społecznym się pojawiają, a oddaje te głosy lub wręcz jeszcze inaczej. Partie, które do tej pory były centrowe czy uważały się za centrowe, przefarbowują troszeczkę swój wizerunek na bardziej różowy czy na bardziej czerwony i absorbują tych, którzy do tej pory pewnie by głosowali na lewicę. To jest, mi się wydaje, najbardziej taki wyrazisty moment. Oznaczałoby to, gdyby takie tendencje się utrzymały, oznaczałoby to jednak w dalszym ciągu utrzymanie takiego trochę duopolu politycznego, oczywiście z pewnym marginesem na niewiadomy wynik mniejszych partii, o których też pani redaktor wspomniała, które jakoś tam delikatnie ten próg wyborczy osiągają. Piotr Grzybowski mówi o tym, że Szymon Hołownia dostał premię za milczenie, za niezabieranie głosu. Czy jeśli chodzi o wynik Szymona Hołowni, przypomnijmy, trzecie miejsce, 16%, to przyczyny podobne, jak Piotr Grzybowski widzi Jakub Majmurek, panie redaktorze? No, nie do końca, nie powiedział, że Szymon Hołownia milczy, on zabiera głos. To nie jest premia za milczenie, to jest premia za niebyć w parlamencie. Myślę, że Szymon Hołownia... No przepraszam, jedną posłankę ma, zresztą skusowaną, jak się z tego czasu mówiło, na lewicy. No tak, no ale samego Szymona Hołowni nie ma i nie ma nawet koła parlamentarnego i nie wiemy, ile osób deklarujących głosowanie na Hołownię w całej sympatii dla Hanny Gill-Piątek zauważyło jej przejście do tego do tegoż ugrupowania Polska 2050. Więc myślę, że dobre wyniki Hołowni wynikają z tego, że Hołownia bierze premię za to, że jest takim troszkę
trochę niepolitycznym politykiem, politykiem niepartyjnym, politykiem, który cały czas jest pewnym takim nieokreślonym do końca projektem, pod który każdy może podstawić sobie swoje polityczne pragnienia. Zostało nam 40 sekund, więc ostatnie bardzo szybkie pytanie a propos Szymona Hołowni. Czy na tym, o czym mówi Jakub Majmurek, da się dłużej zaistnieć w polityce, pana zdaniem? Bardzo krótko. Myślę, że nie. No, żeby zaistnieć w polityce, to trzeba mieć przede wszystkim partię, trzeba mieć strukturę, trzeba mieć pomysł, trzeba mieć jakąś ideę, którą chce się do tego parlamentu wnieść i się realnie rządzić. Myślę, że przede wszystkim Szymon Hołownia, jeżeli dojdzie do wyborów parlamentarnych, największym jego wrogiem będzie Platforma Obywatelska. Powiedział Piotr Grzybowski, czy zdaniem Jakuba Majmurka da się długo istnieć w polityce na byciu, jak to pan określił, politykiem niepolitycznym, tylko naprawdę jednym zdaniem, panie redaktorze? Przekonamy się. To była bardzo krótka puenta ze strony Jakuba Majmurka z Krytyki Politycznej. Naszym gościem był także Piotr Grzybowski z Tygodnika Niedziela. Obu panom serdecznie dziękuję za udział w rozmowie. Dziękuję również państwu i do usłyszenia.